Panie rzeczniku, dlaczego dziś Krakowiak musiał grać na niebiesko-czarno? Tutaj wyszedł taki mały konflikt kolorów. Jagiellonia ma podstawowy kolor czerwono-żółty, Krakowia biało-czerwony. I w momencie konfliktu podstawowego koloru, jakim przy obydwu drużynach jest kolor czerwony, czyli Krakowi i Jagiellonii, to tutaj gospodarz z regulaminu, jak wynika, musi dostosować się do tej zmiany kolorów i dlatego Krakowia dzisiaj wyszła na niebiesko.